Tym razem z Rybnika zawędrowaliśmy do miejscowości Wrocław, gdzie jesteśmy obecnie na posesji u kolegi Krzysztofa Kusia z oddziału Środa Śląska Leśnica. Leśnica i kolega nam pokaże, co tutaj ma w gołębnikach. Nadmienię tylko, że kolega ma duże sukcesy. Tutaj dwukrotnie na olimpiadzie był reprezentowany gołąb z tego gołębnika. I więcej o tych gołębiach, z jakich linii pochodzą, jak obecnie jak tam lotuje i o oddziele samym powie nam tutaj właśnie kolega Krzysztof. No mów Krzychu, śmiało. No to lotujemy w oddziale Środa Śląska Leśnica, który w tej chwili liczy 60 członków. Jestem wiceprezesem do spraw lotowych tego oddziału. Co o sukcesach? Mogę tylko powiedzieć, że gołębia miałem w 2007 roku w Ostendzie w kategorii B na olimpiadzie, który zdobył 8 miejsce. W 2009 roku na olimpiadzie w Dortmundzie miałem samczyka, który zdobył brązowy medal w kategorii C. W roku 2010 miałem najlepszego samca w konkursie redakcji oraz najlepszą samicę także w konkursie redakcji. Wówczas byłem 11 przodownikiem kategorii GMP w Polsce. A tutaj obecnie w 2011 roku jak tam z sukcesami? 2011 rok no troszeczkę... Dziesiąty lot nam, no po prostu zakończyliśmy sezon jako cały oddział na 10 locie. Do tego momentu byłem mistrzem oddziału w kategorii 150 z całości. No niestety podjęliśmy decyzję taką, żeby zakończyć sezon. Dużo gołębi zginęło i zakończyliśmy sezon na 10 locie. Rozumiem. A tutaj w swojej hodowli wspominałeś, że masz gołębie pochodzące od różnych hodowców, ale szczególnie ci się sprawdzają od kolegi spółki Bogdana Michalaka i kolegi Jaworskiego, prawda? Tak. Od Bogana mam kilka gołębi, zwłaszcza taką jedną samiczkę, która w krzyżówkach właśnie z gołębiami od Jurgena Hintze wydaje bardzo dobre gołębie. Ta samiczka, która była najlepszą lotniczką w Polsce, to jest bezpośrednio po tej samicy od Bogana razy Jurgen Hintze i ten samczyk jest też Jurgen Hintze razy syn tej od Bogdana Michalaka, tej rozbudowej. A gołąb, który był w Dortmundzie, to jest po oryginalnej samicy od Jurgena Hintze razy samczyk od Krzysztofa Wojta tutaj od nas oddział. A tutaj jeszcze nadmienimy, że większość tych gołębi, których teraz będziemy mówić, to będzie można zobaczyć na stronie internetowej Nasze Gołębie, tam w dziale Hodowle Gołębi, odnaleźć nazwisko Krzysztofa Kusia i zapoznać się z tymi gołębiami, jak wyglądają, jak również ich rodowodami. O, tu widzimy też, jak gołębie spędzają zimę. Tak, proszę, za czysto to nie jest, ale to jest normalne. To jest ten problem, kiedy filmujemy. Hodowcy zawsze myślą, że każdy musi mieć wylizane w gołębnikach porządek. Prawda jest taka, że każdy, że tak powiem, ma normalne warunki. Nie będziemy nic robić na pokaz, także pokazujemy, jak w rzeczywistości to wygląda. Ważniejsze jest zdrowie gołębi, samopoczucie, no i oczywiście odpoczynek, który kolega na pewno ma, realizując się tutaj przy gołębiach. Jego hobby, prawda? No, to może teraz do gołębnika na chwilkę wejdziemy i coś pokażesz nam, jakieś kilka swoich takich gołąbków, które chcesz szczególnie wyróżnić. Tak wygląda właśnie gołębnik młodych u kolegi Krzysztofa. Jakiego gołębia trzymasz w ręku teraz? Trzymam właśnie tą samiczkę, tą rozpłodową od Bogdana Michalaka. Tak. Po której jest właśnie ta najlepsza lotniczka. Skrzydełko jej widzimy właśnie, tak. Najlepsza lotniczka w Polski, 556. A ten najlepszy lotnik Polski, 545, to jest jej wnukiem, tej samicy. Pokaż ją tak z bliska, może tak o niebieski gołąb widzimy, ładny. Tak, będziemy mogli go szczegółowo na fotografii zobaczyć na naszej stronie. O. Także tak spędzają, głównie mówisz, to są gołębie młode tutaj. Tutaj są młode, tak, ja tutaj kilka wrzuciłem takich. Będę tutaj jeszcze rozdzielał to wszystko, także... No, jest tutaj ich ilość znaczna dość, ale widzimy. No. A teraz jakiego gołębia masz? To jest olimpijczyk właśnie ten z Dortmundu. O, tu widzimy tego olimpijczyka, tak, jego skrzydełko. Z kategorii C. Tak. On oprócz tego był... To jest też od Bogdana Michalaka? Nie, to jest właśnie Jurgen Hintze. Tak. Razy tutaj gołąb samiec od Krzysztofa Wojta. On był brązowy medal w kategorii C w Dortmundzie. Najlepszy lotnik okręgu, 15 konkursów. Także... O, właśnie, tak, dobra. A kiedy parować będziesz teraz gołąbki? Przeważnie paruję końcem lutego. Początek marca w tych dniach właśnie. Mhm. Czyli tak jak większość tutaj tak. W Polsce. Mamy taki klimat, że niektórzy wprawdzie wypuszczają tak, aby mieć gołębie na styczeń, ale w polskich warunkach chyba lepiej się sprawdzają gołębie później parowane. Co jeszcze chcesz nam prezentować? Tak, jeszcze. To jest samczyk z tego roku.
Tak. Ten właśnie najlepszy lotnik w Polsce, razy ta najlepsza lotniczka w Polsce. I to jest taki... Taki po prostu, no takie parowanie zrobiłem. Rozumiem. Płowy taki wyszedł. Płowy, bo to ojciec jest płowy. Panie Gołąbek. No dobra. A teraz znajdujemy się właśnie u kolegi Krzysztofa w gołębniku lotowym. Teraz w ręku trzyma tego najlepszego lotnika w Polsce. Właśnie widzimy, jest płowy. Jego syn tak samo był płowy. O. W gołębniku lotowym, ile masz gołębi tutaj mniej więcej? Tu w tej chwili jest... Jest 17 samców, 18 samic, to będzie 35 gołębi starych plus 45 tych rocznych, co byliśmy tam na dole. Widzimy, jak wygląda tutaj. To jest tam, to jest dwa późne jeszcze dorzucone, ale to tak one tylko siedzą na razie. Tu jest gołąbek, proszę to bardzo. To późny jest akurat. Też właśnie od Jurgena Hinca, to jest oryginał, który... Widzimy tego płowego, którego Krzysztof przyjął przed chwilą, on tam chodzi sobie. Tu widzimy kolejną wolierkę przy gołębniku rozpłodowym kolegi Krzysztofa. Ważne jest, żeby gołębie, które są zamknięte w rozpłodzie, miały też możliwość skorzystania ze świeżego powietrza. Teraz jakieś kuracje im teraz robisz? Teraz kurację zrobię esoksiną z doktora Szlojsa. Uważam, że jest to dobry środek. Robię tą kurację co roku i zawsze jest okej. I to robisz gołębiom rozpłodowym, tak? 100% i lotowe, i rozpłodowe. Aha, całemu stadu. Tak jest. Tak. A później jakie kuracje jeszcze będziesz przeprowadzał? Żółty, na jajkach dopiero będę robił na żółty guzek. No i to praktycznie już wszystko będzie. Tak, tak przygotowują do lotu. Szczepienia to wiadomo. Tak. Znaczy tak to wygląda u mnie. Dziękujemy. Rewelacji. Dziękujemy.